Jest poniedziałek, 30 lipca. Niebo, Królestwo Niebieskie, Dom Ojca. Jest wiele sposobów na nazwanie tej ostatecznej rzeczywistości. Jedno jest jednak pewne. Nie chodzi tu o bujanie głową w obłokach, ale o bliskie spotkanie z odwieczną miłością. A w jaki sposób Ty myślisz o Królestwie Bożym? Do czego możesz je porównać? Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach. Wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Jezus, wskazując na ziarno gorczycy, mówi, że Królestwo Boże zaczyna się od rzeczy małych, pozornie zwykłych i powszednich. Drobne wyrazy miłości, jeśli są pielęgnowane, rosną do niewyobrażalnych rozmiarów. Gdzie dostrzegasz te małe ziarna, z których może wyrosnąć Boże Królestwo w Twoim życiu? Nawet niewielka ilość zaczynu potrafi zakwasić całe ciasto. Nawet niewielki element Twojej codzienności może Cię przemienić i przybliżyć do Boga lub od Niego oddalić. Spójrz na swoje życie. Co obecnie najbardziej wpływa na to, kim jesteś i jakie decyzje podejmujesz?
Nie jest prawdą, że udział w Królestwie Boga ma swój początek dopiero po śmierci. Masz w nim udział już dziś, tu gdzie jesteś i żyjesz. Tu i teraz ogarnia cię Jego miłość i możesz dzielić się nią z innymi. Słuchając ponownie fragmentu Ewangelii, spróbuj to sobie wyraźniej uświadomić. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach. Wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o swojej drodze do Jego Królestwa. Może warto poprosić Go o wskazówki, którędy iść, aby w każdym momencie spotykać miłującego Ojca. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.